No, witajcie tutaj Queen of the Hated, Gavin. Jak to się stało, że Janys został dzisiaj jakimś asystentem, adminem? Administratora ma. Tylko Ale wiecie, co tego jest drugiego. A wiecie, co jest najdziwniejsze, że od razu mnie zaczęli ludzie wyzywać. Jakby się No tak, sprawa to już będzie za wydarzyła. każdym razem, a ty się nie dziw. Nie, Cześć, bo Elo, widziałaś przeszkadzaj. może moją wiadomość na priv? To jest straszne. To tak nie może No być, no. nie sprawdzałam wiadomości na priv. Chciałam powiedzieć, że wczoraj trochę piłam piwa, te desperadosy piłam od widzów, bo strasznie się zdenerwowałam po południu czymś i już nie dałam rady, musiałam po prostu sobie sięgnąć po te piwa. I bardzo się źle wypowiadałam o Janysie, o różnych osobach i dlatego stwierdziłam, że tam mu administrator, żeby się nie gniewał, bo w ogóle taka byłam wczoraj niemiła na tym kanale głosowym. Chciałam was wszystkich przeprosić, bo po prostu miałam zły humor. A dzisiaj już mam dobry humor i za niedługo robię live'a. I będą donaty działały. To nie byłem pewien, fajnie. Ale wiesz, że nas cały czas nagrywają. Już jedna głosówka z moim udziałem jest tu na internetach. Nie szkodzi. Słuchajcie, tak. No, mogę 10 minut pogadać. Albo 15, która jest godzina? 9. Tak. No, już. Słuchajcie, mam tu wszystko wysprzątane, więc tylko się muszę tam uczesać, podmalować, bo już jestem pomalowana. Bo live'a robię o Alubelska już 10. kupiona? Słucham? Alubelska już kupiona? Nie, nie, ja wódek nie piję, ja tylko piję piwo. Właśnie te lubelskie, nie? No to dwa sztuki miałaś. Ludzie pamiętają. To ja mam te wódeczki, bo trzymam, jak ktoś do mnie przyjedzie na święta, to poczęstuję. Co zabawne. Jakiś fajny chłopak może do mnie przyjedzie, nie wiem. To warto A trzymać, bo jak dlaczego nie dziewczyna? odwiedzą cię goście, jacyś widzowie, zaprosisz do domu, no to może poczęstujesz. No. A jak to się... Te wódki to trzeba z soczkiem rozcieńczać i lodu dać, tak? Nie, one są słodkie, możesz je tak pić po prostu, bo nie czuć tam wcale alkoholu. Ja też. Na hejnał, tam się nie martw się w ogóle na hejnał, to pi, powiem ci szczerze, że naprawdę dobre. Bo jedna jest... Słuchajcie, jedna jest wódka lubelska cytrynówka, a druga jest grejpfrutowa. No to można tu na przykład z sokiem mango, nie? Taki drink. Ale bez Solo. Sensu, jak lubisz sok grejpfrutowy albo lemoniadę, to naprawdę nie czuć alkoholem z tego, wiesz? No wiem, ale na przykład dolejesz do soczku mango. Można, tak, mango by albo to pomarańcz. Niby można, ja to na przykład lubię zgazowany, na przykład albo z kolą. Albo do pomarańczowego soku, nie? I to tak osłodzi trochę. Ale to jak już potem dłużej piję, to tak się robi mdłe, powiem ci szczerze. Ja to wolę na przykład z kolą, naprawdę. Potem bo takie ja się, jakie robiłam... gazowane jest, to jest spoko. Ale bo powiem szczerze, że już kiedyś kosztowałam i mi to smakowało właśnie albo z pomarańczowym sokiem, albo z mango, bo jak zrobiłam tą wódkę grejpfrutową z sokiem grejpfrutowym, to było trochę za kwaśne. A jakbyś spróbowała ze Sprite'em? A to można To tak? Będzie... No można, z gazowanym. A pewnie, że tak. Bardzo, to jest bardzo dobre. Ze Sprite'em też polecam. Z gazowanymi szczególnie. Ale ta cytrynówka, nie? Szczególnie. No to spróbuj, mówię ci, z gazowanymi to jest spoko. Aha, ale ja w ogóle drinków nie lubię, ale wiecie jaki ja lubię drink najbardziej? Jaki? Sex on the beach. Zdychaj, babo. A nie, tego akurat nie znam. A jaki to jest drink? A wiesz co, Sex musiałabym on the beach. Popatrzeć, bo ja nie piję Ja alkoholu. pierdolę. Sex on the beach to jakieś takie owoce tropikalne, nie? Ale, Ela, ty znasz angielski i wcale nie udawaj, że ty nie rozumiesz, o co chodziło.
No seks na plaży, no, czyli jakiś tropikalny taki drink, nie? No pewnie to nie tak. Możliwe, żeby taka nazwa jakaś była. Jest taka nazwa, to jest drink normalny. Ale wiecie, czego to jest? Ale wiecie, ja najbardziej... Wiecie, sok, pomarańczowy i żurawinowy. I wódka. I rozkwiniowy, pomarańczowy. Tak, i wódka. A to w piña coladzie sok z ananasa. Przepraszam. A gdzie można kupić takie shakery do tych drinków? Może Biedronce ostatnio było. No ale gro. Słuchajcie, kochani, ja najbardziej wiecie, jakiego lubię drinka? Zgadujcie. Zgadujcie, kto zgadnie, dostanie nagrodę. Desperadoska. Desperadoska. Termy w zakopanym w moim towarzystwie. No zgadujcie, jakiego lubię drinka najbardziej. Najbardziej lubisz desperadoska. Wódka nie. W kace? Potem się rozglądam. Ale nie, teraz nie mówię o piwach ani winach, tylko o drinku. Jaki lubię najbardziej? Z sokiem. Mojito. Mojito. Malibu z mlekiem. Wino grzane. Też lubię, też lubię. Wódka z kosmoposu pomarańczowy. Mam na myśli inny. Sok malinowy z wódką i z... Margaritę! Sex on the beach! Dobra, sex on the beach! Tak, wiecie. Nie podoba się rozmowa, to teraz po prostu wydupczamy. Słuchajcie, tak, lubię, tak, Malibu z mlekiem bardzo lubię, tak. Lubię tą krwawą Mary, owszem, ten taki niebieski, jakiś wściekły pies, czy coś też no, lubię, nie, ale... Blue Curacao. Ale mam na myśli inny lubię najbardziej, no, zgadujcie dalej. On jest, powiem wam... Amarenki! Lornetta i Meduzę. Dobra, powiem, podpowiem wam. Ma kolor brązowy i żółty. Brązowy i żółty. Monte? Skat. Seks na plaży. Ma i ty Marka? No kurwa. Z kolą? Kochani, najbardziej lubię adwokata z kolą i z lodem. O, ja cię pierdolę, to musi być mocne. To musi być bomba. Bomba z kolą? Mogę kurwa pić. Prawda? Po prostu całą butelkę. Ale taki denikr jajeczny, ten taki żółty z kolą, serio? Tak. To tak, jest dobry, tak. Naprawdę? Jesus, no, nie podobne na to. Ale to daje takiego kopa. Ja mogę wypić całą butelkę tego likieru i całą butelkę coli, a potem do rana mogę tańczyć i uprawiać seks. Boże, ale to musi być kac okrutny. Nie, dlaczego? No? Ale nie, cała butelka likieru nie, może być i pół, nie? Ale, a drugi drink na drugim punkcie, drugi punkt, to najbardziej lubię sok pomarańczowy z wiśniówką. To też po prostu potrafię całą taką wiśniówkę wypić z tym kartonem soku. Normalnie tak mi to smakuje kosmos. A wiśniówka z adwokatem? Nie. Wiśniówka z sokiem pomarańczowym. Tylko słuchajcie, to jest taki drink, że tak, na spód lejesz likier, nie? Czyli na przykład adwokat i potem tą kolę tak delikatnie z góry, żeby się tak nie pomieszało znowu za bardzo, nie? I lodzik, jakaś tam rureczka czy coś i sobie pijesz. A jak wiśniówka z sokiem pomarańczowym, to tak samo, żeby na spodzie było takie bardziej czerwone, z góry żółte. Kurwa, ale to jest dobre. Ale a orzechówka z mlekiem? A to tego nie znam. A co u Marysi? Ale brzmi dobrze. Jest bardzo dobre, polecam. A piła pani piwo z iced tea? Słuchajcie, o Marysi to będę na live opowiadać, teraz nie chcę. Ale co tam ktoś pytał, że co z iced tea? Piwo. A to nie znam. Okay. Ja się tak nie znam na drinkach. Ale już kobieta było przecież kufi. Co pies będzie wracał i ten żar? A czy ty wiesz, że jak mieszasz wódkę z sokiem cytrusowym, to bardziej kopie? To dobrze.
bardziej się upijasz wtedy. Aha, no może, no dlatego robię takie drinki, nie? No tak, ale... Ale sokiem cytrusowym czy pomarańczowym? Bo nie ma soku cytrusowego. Czerwone wino z kolą. Z grejpfrutowym, z pomarańczowym. Aha. Nie powinnaś tego ale pić. Ale czegoś takiego to ja nie lubię. Nie, ja lubię takie na słodko. Nie? Yes. Elu, a ja mam do ciebie pytanie. Słonowate? Bo trochę tego nie rozumiem. W sumie, czemu skoro odebrali ci córeczkę, to ty się upijasz na live'ach? Ze smutku. Ale kiedy ja się upijałam na live'ach? No, cały czas. Ostatni piątek. Za każdym razem. Jakoś sobie nie przypominam. No, ale ja wiesz... pamiętam. Słyszysz sama. Bo jak się pijanym, to ci nie pamiętam. Ja na przykład pamiętam, że otwierałaś pół wódki, która była już upita. A ja pamiętam, jak się wywaliłaś. Ja pamiętam bitwę pod Grunwaldem. Ja też. 1440. To kurwa. Ale nie, no to myślę, że... No grubo było. Nie mi się wydaje, że jak ktoś... Komuś odbierają dziecko, no to wtedy właśnie sięgasz po alkohol, nie? Bo co ci innego pozostaje wtedy? Taka pogoda teraz, że nic, tylko siedzieć i pić. No, nie wiem, ja bym nie pił alkoholu. Wypierdalamy tą osobę. Słuchajcie, Ja nie piłam alkoholu przez pierwsze 30 lat swojego życia. Teraz trzeba nadrobić. A potem tam stopniowo zaczęłam sięgać po alkohol, bo mi kupowali klienci tam chodziłam, robiłam zdjęcia, filmy ślubne, tam mi zaczęli kupować. Dawali mi w prezentach ci nowożeńcy w ramach jakby zapłaty za zdjęcia ślubne. Nie? Co to powiedział? Wypierdalamy tą osobę. No to tam sobie czasem robiłam jakieś drinki i to mi smakowało, jak sobie tam montowałam filmy wieczorami i tak dalej, no nie? Ale powiem wam szczerze, że po alkohol sięgnęłam dopiero, jak się rozwodziłam z mężem, nie? Bo to był dla mnie taki ból. To było dla mnie takie niewyobrażalne cierpienie, że ja cały czas o tym myślałam, o tym rozwodzie. Nie byłam w stanie sobie w ogóle z tą sytuacją poradzić psychicznie, nie? I sięgnęłam wtedy po alkohol, bo no nie dało rady. I oczywiście po papierosy, nie? No, a potem... Myślałam, że najlepiej smakuje. Także praktycznie dopiero sięgnęłam po alkohol w 2015 roku, czyli jak się rozwodziłam, nie? Z mężem. Nie spóźnić się na live'a, tylko go odpalić punktualnie, póki masz 50 minut przesłania, tylko siedzisz na głosówce i pierdolisz głupoty. Potem po prostu jakoś się pozbierałam po tym rozwodzie, nie? Będziemy mówić równocześnie, czy nie będziesz mówić córka, ze mną. Córka poszła do szkoły podstawowej. Elu, idź się ogarniać, o 22 masz live'a. Przedaj jest, nie? No i po prostu córka poszła do szkoły podstawowej, tak? No to wtedy sobie już tam wyhamowałam z tym alkoholem, fajnie się czułam. Tego. I sobie pani tam zaczęłam... Pani Ewa wróci do swojego męża? Ale słuchaj, bo ja jestem w trakcie mówienia zdania, a ty mi po prostu wchodzisz w zdanie, wy nie słyszycie na bieżąco, jak ja coś mówię po prostu? Szukam tej osoby. Jest jakieś opóźnienie, tak, że nie mogę żadnego zdania zbudować? Zdanie złożone będzie. Dawaj, Ela. Nie wszystko ci wychodzi, tyle. Dobra, no to cóż, no jeśli jestem zbędna na kanale głosowym, na własnym serwerze, to może się faktycznie pożegnam, nie? Właśnie odeszła. Rozmawiajcie sobie sami, skoro jestem tutaj persona non grata. Ta osoba odeszła. Ej, Elu, ale jesteś u siebie, więc dlaczego tak mówisz? No normalnie mów, a nie się przejmujesz. Wycisz jedną i drugą osobę, a my ciebie słuchamy.
No tak, no właśnie jestem u siebie i co chwilę mnie ktoś wypierdala stąd, no. No to powinno się odwrócić. To ty powinnaś wypierdalać te osoby, które ci przerywają. Koniec, kropka. Właśnie, czemu administratorzy nie moderują? Właśnie, i czemu dodajesz jakichś ludzi, kurwa, z Tigera Bonzo? Ja też tego nie rozumiem za bardzo. Kto to powiedział? Od Tigera Bonzo nie dodaje nikogo. Bo cygiełka i jej brat przyrodni, to ja nie chcę, żeby oni tam Tigera promowali, nie? Słuchajcie, no i ten, skończę tylko ten wątek. No i potem już tak jak się rozstałam z mężem, już się uspokoiłam i było wszystko fajnie. I córeczka poszła do szkoły podstawowej, no to miałam tam parę lat takich fajnych, nie? Że tam dbałam o siebie i w ogóle. I nie piłam żadnego alkoholu, nie paliłam papierosów przez dobrych 5 lat. I po prostu powiem wam szczerze, że dopiero sięgnęłam po alkohol, jak Marka poznałam, nie? Jak, to znaczy, nie jak go poznałam, tylko jak zaczął mi dokuczać, no to sięgnęłam po alkohol. No. Dopiero teraz. To Marek skurwiel, od tego się zaczęło? No przez Marka zaczęłam pić alkohol, to przez niego wszystko. Ja oj, Marek, to Marek, ty niedobry. I jeszcze mało tego, przez niego zaczęłam palić papierosy też, bo mnie nauczył. Proszę. Oj, Marku, kurwa, jak no bo po dobrym seksie trzeba zapalić papierosa. No tak, to oczywiste, ale... A po gorszym nawet dwa. To mogło się ograniczyć do elektryków na przykład. A nie przecież, do normalnych przecież ja nigdy nie piłam alkoholu, tylko kurde, tak mi Marek dokuczał, no że już się nie dało na trzeźwo po prostu żyć. No nie dało się. Bardzo dobrze ona zrobiłaś. Pamiętajcie o restreamie psychotropa. A wy byście dali na trzeźwo radę z Markiem wytrzymać? Absolutnie. Ale co, ja bym podbierał alkohol Markowi, żeby miał mniej. Może ja byłby normalnie w żyłę wstrzykiwała normalnie, bo to się nie da tak. I tak się zaczęło, że mu podbierałam, żeby miał mniej i sama się uzależniłam. No. Jeszcze mu papierosy podkradałam i teraz jest efekt jaki jest. Dobrą sprawę Marka wina, nie twoja. Wszystko przez Marka. Jezu, to jest hultaj zbój jeden normalnie. Wszystko przez Marka. Słuchajcie, dobra, kochani. No, kurwa, Marka do więzienia, tobie medal dać za to, że tak kurwa wszystko chciałaś dobrze, a wyszło pojebanie. Jak zwykle. Pamiętajcie o restreamie, o psychotropie. Ja jeszcze jestem minutę i ja już kończę, bo ja się muszę szykować do live'a. Elu, powiedz nam coś miłego przed live'em. Dlaczego twoi moderatorzy dają bezpodstawne przerwy? Nic nie zrobiłam i dostałam 10 minut przerwy. A no to 10 minut to wiesz. Ale wiesz, ale to trochę denerwuje, jak nawet się człowiek nie odezwie i nagle patrzy, a tu mut, no nie na ileś tam ale czasu. Ale kto ci dał? I nie mam pojęcia, przed chwilą mi się przerwa skończyła 10-minutowa i wyszłam z powrotem się dowiedzieć, o co chodzi, bo to już jest irytujące. Wczoraj dostałam przerwę z drugiego konta. Spokojnie, ale chciałam się coś zapytać, no a tam ci się nie wyświetla. Nie, Elu, tego nie widać, kto daje muta. Po prostu tak, widać, że ma się wyciszenie, nic poza tym. Tak, a wczoraj dostałam na tydzień przerwę, jak mnie nawet na głosu dobra, nie dobra. Ja też. Halo, chciałam coś powiedzieć. Ja zawsze, praję. Jak daję przerwę, to piszę komuś, że daję przerwę i za co, więc pod jego komentarzem. Ale ty który... tak robisz. Możesz mi naprawdę wchodzić za mnie, trzymam się wyłączyć. No. Ale troi młodzi dają bany za nic albo wyciszają, po prostu i nawet nie piszą z jakiego powodu. Dobra, musisz ich kurwa ogarnąć za łeb, wziąć, nie wiesz o co chodzi, nie? Słuchajcie, to ja się żegnam, bo i tak się nie da tutaj odezwać, więc po co czekamy ja mam... Czekamy na live'a. Czekamy na live'a. Dzisiaj ma być dużo humorku i tańców. Muszę być punktualny. Janes Frajer. Nie obrażaj grubasa. Jebać Janesa. A czy Marek może mi zdjąć przerwę tą tygodniową, Janes, którą dostałam wczoraj? On tylko skórkę może zdjąć. Nie, bo PayPal nie działa.
Pytam sobie. Bo ma 5000 długo. Ja dałem 10 minut, 10 osób dziś około, po 10 minut przerwy rozdałem. Będą donaty dzisiaj? Janys świnia. Nie chciałem, żeby ktoś przeszkadzał w głosówce. Wbijajcie na restream. Będzie ja się nawet nie odezwałam i dostałam 10 Janys minut. Janys świnia. Zapraszamy na restream u Piotropa. Będą dzisiaj donaty czy nie? Nie trzeba zapraszać. Nie, bo kurwa PayPal nie działa. Pyta, jak PayPal nie działa. PayPal nie działa. PayPal nie działa. No kurwa, PayPal nie działa. PayPal nie działa. Także się nie, miał, nie martwcie się, będą donaty. Live będzie o 22. Słuchajcie, donaty. 5000 długo. Janys Menda. To śmieszne, bo to prawda. Ela to menelica, królowa grzyba i syfu. No, wyślij Marcie jeszcze raz ten link. Chyba faktycznie będę musiała robić to objawo. Tak to się w ogóle nie da tutaj. Ale co? Ela, bo tu jest dużo emocji przed live'em. To są różne zapachy. Dwie minuty temu miałaś już iść. Poczekaj. Może ci nie live czy 23? A może ci nie wyganiać z jej własnego serwera? Już sama powiedziała, że zaraz będzie szła. Ale to z jej serwer i robi to co chce. Nikt nie będzie jej mówił, co ma robić. Zapraszam, gentleman. Do widzenia, babciu. Ela, rób się na bóstwo i zaspokój wszystkich. Co? Poszła już chyba, Ela, nie ma jej tutaj. Jest, jest. Miau, jestem, hello. O, jesteś, ja słyszę. Dobra, idę, bo ja się muszę szykować. No to pa. No tak, pa. Pa, czy... Nie, nie chcę szykować, bo nie mogę... Bum, bum, bum. Się bramy tam, pa, pa. Pa. Bądźcie grzeczni, no, cześć. A tu zawsze gdzieś jest ta mała zawieszka, bez perfumu. Dobra, mam jeszcze 40 minut, kurwa, może się jakoś ogarnę. Dasz radę, Ela. Maluj się. Będziesz jak zwykle piękna. W 40 minut coś wiesz. Muszę sobie... głębsze i będziesz tam, wiesz, tańczyć, nie? Słuchajcie, muszę sobie jakieś włożyć majtki, żeby nie były z biurami, nie? Po co zakładaj, po co? A co będziesz majtki zakładać? Daj spokój. Ela, bo ostatnio Marek zauważył, że w piątek, w sobotę i w niedzielę miałam te same majtki, bo była dziura w tym samym miejscu. To zauważył? Marek zauważył? Faktycznie. Marek mi ostatnio powiedział, słuchaj, ty nosisz te same majtki od 3 dni, bo masz dziurę w tym samym miejscu. Moment. Marek, zaczęło się już robić po prostu Marek się nie zna na modzie i się przypierdala bez powodu. Ja kiedyś masz takim jak infekcję intymną. Słuchajcie, ale jak można nie zmieniać majtek przez 3 dni, nie? To już trzeba być mega brudasem, nie? Zapytaj się kurwa o siebie. No, jak ci się już zaczęły rolować na dupie? To jest koronka, wy nie rozumiecie. To jest koronka, nie dziury. To są wietrzniki, kurwa, żeby grzyby. Ela. O ja wiem. Miało być tak specjalnie. W sensie wentylacja. Elu. Przepraszam bardzo, ale Jezu, koronki się nie da nic powiedzieć. Codziennie umyć i codziennie zmienić majtki, nie? Taka jest zasada. Dokładnie. Elu, a będziesz dzisiaj w tej swojej... Elu, to czemu tego nie robisz? Kurwa mać. A ja chodzę czasami w majtkach 3 dni. Kochani, no wcale. Elu, kochani, zamknęłam się w areszcie. Byłam 40 godzin. Nie zmieniałam majtek, nie myłam się. Nie myłam zębów, nie czesałam się, nie malowałam, kurwa, i siedziałam tam 3 dni. Dzień jak co? Elu, ja mam pytanko do ciebie. Pytanie. Czy będziesz dzisiaj w tej koszuli z orzełkiem? Tak, tak.
Wzięli mnie do aresztu na 3 dni. Lubię twoją koszulkę warzełki. Słuchajcie, wzięli mnie do zamocy. Ja tutaj mogę coś powiedzieć, czy nie? Ja bym go wyciszył. Wzięli mnie do aresztu na 3 dni i musiałam 3 dni w tych samych majtkach siedzieć. Da się żyć, da. Oczywiście, że się da, Elu. To jest normalne. Bo skuli mnie i mnie wyciągnęli, no nie miałam czasu sobie wziąć. Maciek, jak królowa mówi, to się nie odzywaj. Maciek, geju. A, która? No ja nie wiem, to są różne. Przyszedł Maciuś. Dobra. Nie, no pobierzesz tam, wyznaczasz. Cześć, wyłączam się, muszę się szykować. Ja się bo zaraz jej jebnę. Znowu się nie być wyłączasz. Pa! Wybierasz. No nie, bo to trzeba wpisać chyba. Nie, wybierasz. To jakie? No nie wiem, no ten na pewno. Ten. Ten? Ten. Odłączę, ale... No. Ten. Ja też pa! No, tak, też. Ela poszła. Ja rozłączyłem. Pa, Ela! Pa! Musiał jej pomóc. No ten chyba. Mhm. I ten brakatowy to będzie wszystko. Mami, możesz się wyciszyć? Mhm. Kostka. A nie, kostka to nie. No. Kurwa, następny odcinek wycisza i napierdala. Czekaj, przynajmniej będziemy wiedzieć, gdzie się kupiła. Co to jest?